Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka. Zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatok noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią. Znów wędrujemy ciepłym krajem. I znów wędruję po Warszawie. Tymi samymi ulicami, które 100 lat temu wyglądały podobnie, choć jednak inaczej. W tej kamienicy przy ulicy Bagatela 10, 22 stycznia 1921 roku urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. Pewnie nie znacie tych zdjęć małego, drobnego chłopca. Chłopca, który marzył o tym, by zostać grafikiem. Krzyś nie tylko malował i rysował, w gimnazjum zaczął pisać pierwsze wiersze, także po francusku. Fascynowało go Ferdydurkę Gombrowicza. Literaturę pokochał dzięki rodzicom. Ojciec był działaczem PPS, żołnierzem Legionów Polskich, ale też pisarzem i krytykiem literackim. Matka nauczycielką i autorką podręczników szkolnych, katoliczką o żydowskich korzeniach. Krzyś miał słabe serce, chorował na astmę. Maturę zdał w maju 1939. Miesiąc później zmarł jego ojciec, a we wrześniu wybuchła II wojna światowa. To jego pokolenie nauczono, że nie ma litości, nie ma sumienia, nie ma miłości i że trzeba zapomnieć. Sny dziecinne pachniały wanilią. Jak oderwać to życie od trwogi? Te dni jak małe bożki w oliwkowym lesie. Wyrosły z nich dorosłe wilki i ogień opalił sosny strzelistych uniesień. Takie to dzieje, matko. Boli wiatru kolec wbity w 20. jesień, kiedy umiem już najtrudniejsze słowa. Na pięknym stole umierają kwiaty, suche deski trumien. Dusi las zdarzeń przerosłych, nic więcej. Matko, jeszcze jednym uśmiechem sprzed lat 20 przywróć mi wzrok dla świata, dziecięcy. Dzień czy noc, matko, ojcze, jeszcze ustoję w trzaskawicach palp. Ja, żołnierz, poeta, czasu kurz. Byłem jak lipy szelest, na imię mi było Krzysztof i jeszcze ciało. To tak niewiele. Pisze w wierszu dedykowanym rodzicom. Ma problemy z astmą, jest raczej szczupłym chłopakiem, szczupłym młodym mężczyzną. Raczej nie uprawia sportu, bardziej interesują go tematy związane z literaturą na przykład. Filozofia, literatura, dyskusje o życiu, o roli człowieka w społeczeństwie, sam udział w różnych organizacjach jeszcze w okresie międzywojennym. Natomiast sam sobie niejako nakłada takie pewne założenie, że jego rolą jako człowieka, jako Polaka też, jako młodego Polaka jest udział w konspiracji, zważając na to, co się dzieje wokół, zważając na brutalną niemiecką okupację. To jest ten taki moment, że Baczyński sobie uświadamia, że nie można stać z boku. I że mimo wszystko trzeba uważać, bo czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia. Pisał Baczyński, który od 1936 roku mieszkał w tym domu przy ulicy Hołówki 3. W 1940 po utworzeniu warszawskiego getta pozostał z matką po aryjskiej stronie. Mroczny czas, ciemna noc bez gwiazd. W jamach żyjemy strachem zakryci. W czasie wojny Baczyński szklił okna, malował szyby, pracował u węglarza i studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. To tam poznał Basię Drabczyńską. Po pół roku znajomości wzięli ślub. Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie, jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej. To ukochanej Basi Krzysztof poświęcił wiele erotyków i wierszy miłosnych. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami.
śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świt. Poznali się na tajnych kompletach. Krzysztof Kamil Baczyński, młody, wrażliwy chłopak, poeta, już wybitny poeta, już osiągnął niebywałą dojrzałość artystyczną, jak napisze o tym niedługo Kazimierz Wyka. I ona, Barbara Drabczyńska, Basia, marząca o tym, by w przyszłości zostać po studiach polonistycznych krytykiem literackim. Ziemię twardą ci przemienię w mleczów miękkich płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot, futrem iskrząc zwiną wszystko w barwy burz, w serduszka listków, w deszczu w siwy splot. Obydwoje czują, że właśnie spotkali człowieka swojego życia. Kiedy się pobierają 3 czerwca 1942 roku, są bardzo młodzi, a wyglądają jeszcze młodziej i świadkowie mówią, że wyglądali właściwie jak para dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej. W podarunku ślubnym Krzysztof ofiarowuje swojej ukochanej żonie tomik wierszy, własnoręcznie napisany, opatrzony jego ilustracjami w żalu najczystszym. I powietrza drżące strugi, jak z anielskiej strzechy dym, zmienię ci w aleje długie, w brzus przejrzystych śpiewny płyn, aż zagrają jak wiolonczel żal, różowe światła pnącze, pszczelich skrzydeł hymn. Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. Dostali bardzo mało czasu. Dobrze, że go dostali. Otwórzmy wiersze Baczyńskiego. Tam wciąż jest ta miłość. Miłość w czasach wojny i dramat pokolenia Kolumbów odkrywających nowy świat. Baczyński w końcu porzucił studia, by poświęcić się poezji i konspiracji. Był w słynnym batalionie Zośka, ale dowódcy niechętnie ryzykowali życie znanego i cenionego już wówczas poety. Dlatego zaproponowano mu bycie szefem prasowym kompanii. To jest taki trochę cios dla niego i z tego powodu przechodzi do batalionu Parasu. Są na ten temat dyskusje. Z jednej strony mówi się o tym, że Baczyński faktycznie jakby zostało to w trakcie szkoleń, w trakcie przygotowań do Powstania Warszawskiego, został jakby rozpoznany to, że jest człowiekiem, który się po prostu najzwyczajniej w świecie nie nadaje do tak zwanej służby liniowej. Czyli nie jest to taki typowy człowiek, który kojarzymy, taki stereotypowy oficer, żołnierz, twardy, zimny mężczyzna, który będzie dowodził w sytuacjach najbardziej krytycznych. Wobec tego raczej przydzielono go tych zadań dodatkowych. Mówi się o tym, że być może w ten sposób starano się też uratować go po prostu, tak? Że na tyle jego ta twórczość docierała do ludzi, na tyle była ważna, na tyle symboliczna również, że postanowiono w ten sposób być może oszczędzić go. 1 sierpnia wychodząc z domu, Basia i Krzysztof nie wiedzieli, że widzą się po raz ostatni. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego Baczyński przekazał kopię wszystkich swoich wierszy jednemu z przyjaciół. To dzięki niemu przetrwały wojnę. Ponad 500 wierszy, kilkanaście poematów i około 20 opowiadań. Zostały też jego listy, na przykład ten pisany do matki tydzień przed powstaniem. Nie martw się niczym. Jakoś sobie damy radę, jak to zawsze nam się uda. Wiem, że nam się nic nie stanie. Zawsze wyleziemy obronną ręką. Tymczasem bądź spokojna o mnie. Na pewno nic mi nie będzie. Pilnuj siebie i zdrowia i nie przejmuj się. Jeszcze jest tyle do zrobienia. Oddzielili cię, syneczku, od snów, jak młotek drżą. A wtowali ci, syneczku, smutne oczy, rudą krwią. Malowali krajobrazy,
żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płonących morze. Jest taka historia anegdotyczna, która pokazuje też jego wrażliwą osobowość, tak? Mimo tych chęci walki, jakby cały czas jednak ta wrażliwość przekłada się na to, że Baczyński tą walkę przeżywa bardzo mocno. Szczególnie ten moment, kiedy przez przypadek wjeżdża tam ciężarówka niemiecka, prawdopodobnie znajduje się tam dwóch Niemców. Polacy otwierają ogień. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twojej na pamięć. Gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemnościach. Odkarmili bochnem trwóg. Przemierzałeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. Tych dwóch Niemców zginie. No i prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, chociaż do końca oczywiście tego udowodnić nie można, ale prawdopodobnie jeden z tych, który zabił jednego z tych Niemców, był Baczyński bezpośrednio. Więc jeden z kolegów przywołuje później te słowa: Boże, zabiłem człowieka. Tak? Czyli zdaje sobie w tym momencie sprawę z brutalności wojny i z tego, że ta rola, którą sobie narzucił, rola tego wojownika, jest niezwykle trudna. Wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Warszawski Pałac Blanka, ulica Senatorska 14. Tu 4 sierpnia 1944 roku około godziny 16 Krzysztof Kamil Baczyński został śmiertelnie raniony przez niemieckiego snajpera. Pochowano go tego samego dnia na dziedzińcu warszawskiego ratusza. Latem 1947 roku ekshumowano jego zwłoki, wcześniej rozpoznane przez matkę. Ciało przeniesiono na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie został pochowany obok swojej żony Barbary. Basia zginęła 3 tygodnie po śmierci Krzysztofa, trafiona w głowę odłamkiem szkła. Była w ciąży. Ich dziecko miałoby dziś 80 lat. Tu, na warszawskich Powązkach, w Muzeum Powstania Warszawskiego i w Warszawie, mimo upływu lat, krew znów nabiera w żyłach milczenia. Z 1 300 000 mieszkańców stolicy w 1939, po upadku powstania w 1944 w ruinach, przebywało już mniej niż 1000 osób. Historia Krzysztofa i Basi to opowieść o tych, którym umrzeć przyszło, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. Ale choć Baczyński żył krótko, to jego imię przetrwało śmierć. A jego wiersze uczą już kolejne pokolenia, czym jest miłość, tu w Warszawie i na każdym innym moście. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awiniu. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta. 21 rocznik urodzony, zginął mając lat 23. Ale został w kulturze polskiej na stałe. Jego poezja to poezja okresu wojny. Poezja, która jest poezją o dwojakim znaczeniu. Najpierw jest to znakomity, bardzo czuły, delikatny, ogromnie wyczulony na piękno i na uczucia liryk. Język liryczny jest to język tak delikatny, jak delikatne kolory pastelowe. Pisał wspaniale o miłości do swojej żony Basi. Jego erotyki to szczyt twórczości miłosnej w języku polskim. Mazowsze, piasek, Wisła i las.
Mazowsze moje, płasko, daleko. Zobaczmy, jak tutaj wywołując kilka rzeczowników daje statyczność mazowieckiej równiny. Poeta niezwykły. Został także w literaturze polskiej, w polskiej świadomości językowej, narodowej i kulturowej jako poeta czasu wojny. Poeta porażony wojną, poeta spełnionej apokalipsy. Było to pokolenie niezwykłe. Było to pokolenie wychowane jako pierwsze w Polsce niezależnej, niepodległej po okresie zaborów. Było to zatem pokolenie, które miało wszczepioną miłość do ojczyzny. I stojąc tak w szeleście szklanym, czuję jak ląd odpływa w poszum. Odejdą wszyscy ukochani, po jednym każdy krzyże niosąc. A jeszcze innych deszcz oddali, a jeszcze inni w mroku zginą, stojąc za szkłem, co jak ze stali. I niedoznani miną, miną. Z jednej strony erotyki, poezja miłosna, poezja liryczna to kolory jasne, wspaniałe, piękne, słoneczne, a z drugiej strony śmierć, białe czaszki, oczodoły, krew. To to, co to pokolenie przeżyło w czasie wojny. Syneczku, nauczyli cię tej ziemi na pamięć. Nauczyć się ziemi na pamięć to najlepsza definicja naszego stosunku do ojczyzny. To najlepsza definicja patriotyzmu. Tej miłości ojczyzny, która nie szuka wielkich słów, ale jest ona zawarta w naszej pamięci o naszej ziemi, o naszej kulturze, o języku, o naszej tradycji. A kiedy trzeba było, to szli i oni też oddawali życie. Naród strzelał wtedy do wrogów diamentami. Których nam nikt nie wynagrodzi i których nic nam nie zastąpi. Lata wystraszne, lata wąskie jak dłonie śmierci w dniu narodzin. Powiedziałyście więcej nawet niż rudych burz ogromne wstęgi. Jak ludzkie ręce złych demonów siejące w gruzach gorzką sławę. Wzięłyście nam co najpiękniejsze, a zostawiły to, co z gromu, aby tym dziksze i smutniejsze serca, jak krzyż na pustym domu. Lata, o moje straszne lata, nauczyłyście wy nas wierzyć i to był kostur nam na drogę. I z nim się resztę burz przemierzy, których nam nikt nie wynagrodzi i których nic nam nie zastąpi. Lata, ojczyzno złej młodości, trudnej starości, dniu narodzin. Bogu podamy w końcu dłonie, spalone skrzydłem antychrysta. I on zrozumie, że ta młodość w tej grozie jedna była czysta. Taki powrot umieraj wśród pomarańczy na rozdroże, przed fontannami perłowymi noc, widok grona gwiazd rozdaje.
świetną ziemię, znów wędrujemy się krajem malachitową, łąką morza.